Magister Tadeusz Pankiewicz to nowa publikacja wydana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Autorką pierwszej biografii poświęconej zasłużonemu farmaceucie jest Anna Pióro. O jego pochodzeniu, że nie objawił się dopiero w 1939 roku, że to kim był i jak działał już później w getcie krakowskim, wynikało z jego wcześniejszego życia. Natomiast bardzo interesujący był okres powojenny. No i trochę o osobistych rzeczach, ale tego jest mniej, ale troszkę jest. 2 miesiące temu otwarta została nowa wystawa stała poświęcona Pankiewiczowi. W jakiej relacji pozostaje ona z książką? Poznajemy Pankiewicza w aptece od strony, powiedziałabym, czysto zawodowej, czyli najpierw utworzenie apteki, później cały jego okres przeżyć w aptece w momencie getta. Poznajemy całe życie w getcie właściwie, innych ludzi także. I to się chyba zamyka i dopełnieniem tej postaci, który tak czy inaczej przewija się właściwie przez wszystkie sale apteki, dopełnieniem jest książka, która się ukazała. Podczas gdy książka była już w druku, ukazało się wiele nowych pytań i źródeł. Być może to zapowiedź kolejnej części. Myślę, że tak jak pan dyrektor obiecał, to może uzupełnimy przyszłość. Trzymamy za słowo i zachęcamy do lektury.